Budynek starej miejskiej łaźni widać już nie tylko przez szczelinę w ogrodzeniu. Jeszcze niedawno zrujnowany budynek był w trakcie rozbiórki. Na placu budowy leżały sterty cegieł. Teraz na odbudowanych murach pojawił się dach. Obiekt jest, jak mówi prezydent Rankiewicz, w zasadzie w stanie surowym zamkniętym. Już widziałem, że stolarka okienna jest zamontowana, czyli obiekt jest generalnie zamykany po to, żeby właśnie zimą można było prowadzić roboty tam wewnątrz, wykończeniowe, takie budowlane. Miasto podpisało z wykonawcą umowę, z której wynika, że realizacja tej inwestycji powinna być zakończona do końca maja 2019 roku. Ale oprócz samego budynku jeszcze trzeba zająć się otoczeniem tamtym, najbliższym tego budynku, je uporządkować, zagospodarować, to też mamy w kontrakcie, w umowie. Ratusz wykonanie inwestycji ocenia przez pryzmat zaplanowanego harmonogramu prac i związanych z nimi wydatków. Na tę chwilę zrealizowane zostało zaledwie 30% wydatków przewidzianych w umowie. A już upłynęło ponad rok czasu od prowadzenia tej budowy. No mam nadzieję, że teraz tempo, i widzę, że od tak jak bliżej do zimy to tempo wzrastało. No i widzę, że trwają już te prace wewnątrz tego budynku i myślę, że na wiosnę jeszcze na zewnątrz, bo czasu już tak naprawdę za dużo nie zostało. Termin realizacji tego przedsięwzięcia, tej inwestycji był terminem długim. Nie ma żadnych problemów tutaj. Wykonawca nie powinien mieć żadnych problemów, dlatego te zresztą ten termin 31 maja przyszłego roku jest terminem krańcowym, ostatecznym. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z tego, będzie musiał płacić z tego tytułu kary. W odnowionym i powiększonym dwukondygnacyjnym budynku znajdą się między innymi galeria, lokal gastronomiczny i pomieszczenia gospodarcze stanowiące zaplecze dla terenów nadrzecznych.